Dzień dobry, dobry wieczór, może nawet bardziej. Czekam na Karolinę. Karolina, jak się pojawisz, to daj znak, że jesteś. Jesteś, kochana, dobra. A chyba musisz mi wysłać prośbę o dołączenie. Już cię widzę. Czy się udało? Wysłał prośbę o dołączenie. Się uda. Czy coś jest? Tak. Jestem, Jest. cześć. Jest, kochana, ale mi cię miło widzieć. I wzajemnie, bardzo dziękuję Ale za zaproszenie. nie ma absolutnie za co. Wiesz co, powiem ci szczerze, że się tak denerwuję, ale tak jestem podekscytowana tą naszą dzisiejszą Ja rozmową. też, bardzo. Ale myślę, że jak już zaczniemy na spokojnie, to emocje trochę opadną i się trochę rozluźnie. To zanim jeszcze zaczniemy, Karola, to ja bym cię chciała pokrótce przedstawić, bo jesteś osobą, z którą jak zobaczyłam pierwszą rozmowę, to wiedziałam, że koniecznie chcę z tobą zrobić live i bardzo, bardzo chcę z tobą porozmawiać, bo twoja osoba zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Też pod kątem tego, że pokazujesz, że idziesz trochę pod prąd, obrałaś drogę zupełnie inną niż wszyscy dookoła ci mówili, jak powinnaś zrobić, żeby odzyskać zdrowie, dobre samopoczucie i chyba, żeby lepiej żyć. Tak to właśnie było, bo moja droga była pełna tak jakby uniesień, wzlotów i upadków. Dlatego fajnie, że o tym mówisz, bo jest to dość trudne, jak się przełamuje lody i idzie się w drugą stronę, co jest Dokładnie. niekoniecznie z nurtem, który nas teraz uczy, żeby było. Ja pozwolę sobie, Karola, na koniec, jak już skończymy live, podesłać linki albo osoby, z którymi ty miałaś już rozmowy, które bardzo polecam, żeby z tobą zobaczyć i poznać tą twoją historię od początku do teraz, bo też dzisiaj nie chciałabym, żebyśmy powielały te rozmowy, które już były. Bardzo dobry pomysł. Dlatego wszystkich tutaj zapraszam, bo dzisiaj będę mówiła o innych aspektach, nie tylko o mojej skórze, ale o tym, no jak wyglądało dorastanie i troszeczkę właśnie chyba poruszymy ten temat problemów z jedzeniem, relacji z jedzeniem, więc zupełnie to będzie mój taki w cudzysłowie występ z innej strony. Okej. Okay. Dobra, Karola, to jakbyśmy mogły wystartować, to tak to myślę, że może takim punktem startowym byłaby twoje dorastanie też jako dziewczynki, która z tego co pamiętam uprawiała gimnastykę artystyczną, a potem przerzuciłaś się na taniec. Czy mogłabyś pokrótce opowiedzieć, kiedy to się zaczęło, ile miałaś lat i jak wyglądały twoje początki jako artystki? Jasne. W mojej rodzinie od zawsze było dużo sportu, dużo tańca i gimnastyki, więc mój brat trenował gimnastykę sportową bardzo intensywnie, ponieważ 6-7 razy w tygodniu. No i ja, ponieważ byłam małą dziewczynką, to obserwowałam, jak inne dziewczyny trenowały na sali i to było moim marzeniem, żeby stać się taką gimnastyczką, więc rodzice najpierw zapisali mnie na balet, jak miałam 4 lata, a potem jak już miałam 6, no to poszłam do szkoły gimnastycznej i do takiej klasy, gdzie był bardzo duży nacisk na codzienne trenowanie. Więc ja już trenowałam bardzo intensywnie, jak miałam 6 lat, wyjeżdżałam na różne obozy, no i tak naprawdę mój dzień się składał z tego, że chodziłam bardzo rano do szkoły, a potem po południu był ten trening i to było naprawdę 6-7 razy w tygodniu. Także to były moje początki, tak dorastałam, można powiedzieć, że w bardzo takim zdyscyplinowanym środowisku, bo jak tak sobie przypomnę, to moje dzieciństwo nie wyglądało tak, że wychodziłam gdzieś z koleżankami, z kolegami, prawda, nie było żadnych takich zabaw, tylko no moje dorastanie opierało się po prostu na bardzo ciężkim wysiłku fizycznym. Karola, a czy ty pamiętasz w tamtym okresie, jak byłaś w sumie jeszcze no, bardzo małym dzieckiem, jak wtedy postrzegano ciało, albo jak ty postrzegałaś wtedy swoje ciało, albo jak postrzegano to ciało w tym środowisku takim gimnastycznym? No, od najmłodszych lat byłam porównywana do tych gimnastyczek, szczególnie z Rosji, no bo one były na topowym poziomie, więc trenerki chciały nas po prostu
nie to, że przyrównać, ale chciały pokazać, że to jest ta klasa światowa i że do tego mamy dążyć. Ponieważ ja nie byłam dziewczynką, która była bardzo filigranowa, ja byłam dość umięśniona, więc już wtedy, na początku tej mojej drogi, miałam 6-7 lat, był duży nacisk na to, jak wyglądam. I nie tylko na to, jaką mam fryzurę. Też pamiętam to, że musiałam bardzo mieć ulizany ten koczek i jak mama mnie czesała i coś tam wystawało, to ja byłam zła, mówiłam, mamo, od początku. Więc to nie było tylko z tak jakby z punktu widzenia mojej twarzy, fryzury, tylko to potem przeniosło się już na inne partie mojego ciała, no bo jako mała dziewczynka już bardzo się wtedy chciałam odchudzać, bo wydawało mi się, że te moje nogi są jednak za grube w porównaniu do tych gimnastyczek, które na przykład były z Rosji i że moja figura no nie jest tak bardzo chuda, więc już wtedy, w tych najmłodszych latach, chciałam być jak najchudsza. I taki pomysł zrodził mi się, że w sumie można by to jakoś kontrolować. Ale oczywiście z nikim się wtedy tym nie dzieliłam, no bo dziecko 6-7 lat myśli, że to jest taka kolej rzeczy, że to jest normalne. No, że chyba wszyscy mają takie problemy, więc no nie mówisz tego na głos. Tak. Tak to było bardzo intensywne. A w którym momencie wpadłaś na pomysł diety wegańskiej? Czy to było związane z tym, że miałaś problemy ze skórą? Czy to było związane z tym, że też chciałaś być chudą dziewczynką, która uprawia gimnastykę? To było tak, że ja już wtedy robiłam taki transfer trochę z gimnastyki w stronę tańca, bo trenowałam gimnastykę przez 6 lat swojego życia, no i potem stwierdziłam, że jednak dużo lepiej mi idzie w tańcu, no i zrobiliśmy taką, w sensie podjęliśmy taką decyzję moimi rodzicami, że po prostu zrezygnuję z tej gimnastyki, no bo to jest dobra baza do tańca. I wtedy, ponieważ ja miałam te duże problemy ze skórą, no że zaczęliśmy szukać i pojawiły się te testy na nietolerancję pokarmową. I to był ten pierwszy moment, kiedy dietetyczka powiedziała mi jednak, że być może powinnam iść tylko w kierunku diety wegańskiej i odżywać się roślinnie, no bo wtedy moja skóra się poprawi. I ja wtedy jej się zapytałam, ale czy z tych 57 kilo zrzucę, nie, chyba wtedy było 51, z 51 zrzucę na 47, czy będzie to możliwe? I tak jakby nawet to były pytania zadawane. Nie wiem, czy moja mama tutaj jest, ale bo czasami ogląda. Jak moja mama wchodziła ze Pozdrawiam mną, mamę. jak moja mama wchodziła ze mną do właśnie gabinetu dietetycznego, to ta rozmowa opierała się właśnie o tym, jak naprawić skórę, ale potem, jak ona już na przykład wychodziła i ja miałam okazję zostać z dietetykiem, to ja się szczegółowo pytałam, czy będzie szansa na to, że ja schudnę te 4 kilo. I nawet nie dlatego, że ja byłam wtedy gruba, ale znowu taka idea tej idealnej, w cudzysłowie rosyjskiej gimnastyczki gdzieś tam ze mną dalej była, że ja wiedziałam, że ja muszę po prostu schudnąć z tych swoich nóg, no bo one są po prostu za bardzo umięśnione. Taki był pomysł w mojej głowie. I wtedy rozumiem, że zaczęła się Twoja przygoda też pod kątem tego, jakie zalecenia dostałaś od pani dietetyk, Twoja przygoda z dietą wegańską. Dokładnie tak. I wtedy właśnie to wszystko poszło razem. No, chciałam wyleczyć swoją skórę, więc poszłam w tą stronę diety zdecydowanie roślinnej. To nie pomogło. Raczej nie schudłam wtedy. No, ale pojawiła się ta ochota na, no wiesz, ciągłe podjadanie. Więc ta dieta wegańska z drugiej strony powodowała to, że ja ciągle byłam nienasycona i chciało mi się bardziej jeść. No, zajadanie się warzywami, jakimiś tam przekąskami wegańskimi, no to nie była ta droga. Znam dokładnie ten temat, bo tak jak też pisałyśmy czy nagrywałyśmy się, ile trzeba zjeść tych samych warzyw, żeby chociaż na chwilę być sytym? Tak, zdecydowanie. No i to ci przynosi sytość na 2-3 godziny i potem znowu masz tą ochotę, no bo ile twój brzuch może być napełniony błonnikiem, tam jest ciągła fermentacja, nie przyswajasz z Dokładnie. żadnych tych wartości odżywczych, ponieważ no, błonnik powoduje to, że jest tam substancją antyodżywczą i już teraz wiem, że może powodować wiązanie składników mineralnych, powodować różne nieprzyjemności w przewodzie pokarmowym. No i dodatkowo to uczucie napełnienia tak naprawdę jest błędne, no bo czy my chcemy mieć ciągle jedzenie w przewodzie pokarmowym? To jest taka moja dygresja, którą już teraz wiem, no bo jestem wykształcona w tym temacie i ciągle się uczę, ale na tamten moment nie wiedziałam o tym, dlatego kontynuowałam tą dietę roślinną, dlatego że stwierdziłam, że skoro
tak mi polecają i ja jeszcze mam do tego schudnąć, no to czemu mam tego nie robić? I widziałam naokoło osoby, które chudły na tej diecie wegańskiej, więc sobie, kurczę, no w sumie fajnie by było. Ale teraz już wiem, że to było prawdopodobnie niedożywienie. Karola, to jeszcze cię dopytam, bo powiedziałaś, że inne osoby, które były na diecie wegańskiej, też chudły, czyli rozumiem, że w tym środowisku większość dziewczyn się odchudza albo w jakiś sposób kontroluje wagę też za pomocą diety, no mocno restrykcyjnej, jaką jest dieta wegańska. Tak, był taki pomysł. Wtedy te diety wegańskie wchodziły. Na gimnastyce jeszcze byłyśmy dość małe, więc mogłyśmy tutaj mało manipulować sobie tą żywnością. Bardziej na obozach trenerka mówiła: nie jedz bułki, nie jedz tego, musisz wybiegać to teraz. No i nawet chodziłyśmy na stadiony biegać o 6 rano ileś tam kółek i ona wtedy nas pilnowała, patrzyła, czy my wybiegamy te kalorie. A potem jak właśnie zaczęłam tańczyć, to bo ja byłam w naprawdę fantastycznym środowisku tanecznym i nie mogę tego zaprzeczyć, ale pojawiały się osoby, które gdzieś tam same z sobą borykały się z tymi problemami, jak one wyglądają, jak wygląda ich ciało, więc te diety roślinne właśnie miały ten początek. Jeszcze cię tutaj zahaczę o jedną rzecz, bo powiedziałaś o tym wybieganiu, o tym, żeby spalić te kalorie. Jakbyśmy trochę teraz przeskoczyły na temat w ogóle kalorii, bo wydaje mi się, że też dziewczyny, które są w szponach, że tak powiem, zaburzeń odżywiania, cały czas mają w tyle głowy, albo nie tylko w tyle głowy, przekonania o tym, że muszą jeść mniej kalorii, że te kalorie trzeba liczyć. A teraz w zasadzie już pewnie obie wiemy, bo już jesteśmy, mam wrażenie, po tej jasnej stronie mocy, że z tymi kaloriami to tak wcale nie jest, że je musimy liczyć. Zdecydowanie nie. Tutaj bardziej się liczy o to, bardziej jakość żywności ma tutaj wpływ, dlatego że to, jak my wykorzystamy kalorie, czy tam wartość energetyczną z żywności, to jest nadrzędna sprawa. Bo co z tego, że my zjemy 100 kalorii z batonika czekoladowego? No, nie mogę tego porównać do 100 kalorii na przykład z dobrej jakości steka. Tak? Ile tam jest białka, ile tam jest składników mineralnych, a co mamy w batoniku? My mamy głównie cukier i inne syntetyczne dodatki, które są tak naprawdę chemią. I jeśli ubiegamy się tylko do tego, jak wykorzystujemy kalorie, no to idea kalorii jest bez sensu, bo kaloria jest kalorii nierównej. Chodzi tutaj o odżywienie organizmu i o to, jak ten dany składnik, makroelement, te wszystkie mikroelementy nasze ciało może wykorzystać, żeby po prostu siebie totalnie wzmocnić. Także bardzo bym chciała teraz uświadomić też innych, pomagać, że tak naprawdę liczenie kalorii jest bez sensu i że są ważniejsze kwestie, które należy poruszyć, które należy właśnie wprowadzić w swoje życie, aby tych kalorii nie liczyć i w końcu zdjąć z siebie ten ciężar. Karola, a mi się teraz właśnie nasunęło odnośnie też liczenia kalorii i takich innych przekonań, które mogą utrudniać wejście w sposób odżywiania ten bardziej odżywczy i korzystny dla nas. Bo ja też sobie pomyślę o moich doświadczeniach z anoreksją, z bulimią. Ja przez lata byłam przekonana, że tłuszcz jest czymś złym i że od tłuszczu się tyje. Wiadomo, że tłuszcz tłuszczowi nierówny, że wybieramy tylko te, które są dobre. Ale czy ty miałaś w swoim życiu taki moment, że tak jakby musiałaś sobie trochę to swoje myślenie przeorganizować i zobaczyć w tym tłuszczu coś dobrego? Zdecydowanie, ale był to ten moment, kiedy musiałam się przyznać sama ze sobą, że moje dotychczasowe zabiegi żywieniowe nie mają kompletnie sensu, nie mają żadnych rezultatów. I w momencie, kiedy ja się przyznałam, to zaczęłam patrzeć na inne aspekty żywieniowe i to, w jakim sensie właśnie tłuszcz, białko może nam pomóc się wykaraskać z tych wszystkich problemów. Także chyba ten moment nawrotu był wtedy, kiedy sam przed sobą widzisz, że kompletnie ta twoja droga dotychczasowa nie pomaga i musisz zacząć czytać, musisz zacząć się edukować, dlatego żeby sobie pomóc. Wiesz co, ja ci się chciałabym w zasadzie z wami wszystkimi też podzielić się taką moją refleksją, ponieważ ja jak zaczęłam tą moją przygodę z tym jedzeniem bardziej odżywczym, nie chcę tutaj mówić, że to jest jakaś dieta,
bo raczej to będzie, przypuśćmy, że to będzie dieta niskowęglowodanowa, bo ja mimo tego, że w głowie mi się wszystko poprzestawiało, jeżeli chodzi o moje myślenie, o jedzeniu, o tym, zresztą dużo by opowiadać, dużo na ten temat w książce mojej jest, to jak ktoś będzie chciał, to sobie do niej zajrzy, ale do czego zmierzam? Do tego, że zaobserwowałam profil, nie wiem, czy ty kojarzysz Asię z Profil Taktyka i ona tam bardzo namawia do świadomego picia wody. I tam są takie zasady, jeśli chodzi o to świadome picie wody, żeby nie pić do posiłku, pić najszybciej 1,5 lub 2 godziny po posiłku. I mnie coś tknęło, jak ja zauważyłam, że jeszcze jedząc tak jakby w stary sposób, ja minął ten czas 1,5 czy 2 godzin po moim posiłku i ja mogę zacząć pić, a ja myślę sobie, kurde, jak ja mam zacząć pić, jak ja chcę już jeść? Ja jestem głodna i ja sobie zaczęłam zadawać pytanie, co jest nie tak z tym, jak ja jem, że ja jestem głodna już 1,5 godziny po śniadaniu. A oczywiście moim śniadaniem standardowo była owsianka. I powiem ci, że w sumie tak trochę pod wpływem Asi, bo ona mówi, żeby spróbować po prostu z tymi śniadaniami takimi białkowo-tłuszczowymi. I ja sobie myślę, kurde, jak ten tłuszcz już w mojej głowie już nie jest taki straszny, to ja spróbuję. I ja rzeczywiście zaczęłam z tymi śniadaniami i byłam w szoku, że ja mogę potem nie jeść przez 5 przez 6 godzin, że ja mogę być tak długo syta takim posiłkiem. I myślę sobie, Jezus Maria, dlaczego mi nikt nigdy wcześniej tego nie powiedział, tylko wszędzie dookoła słyszę, że trzeba jeść 5 albo 6 razy dziennie, że owsianka to jest najbardziej, wiesz, największy superfood, jaki można sobie wyobrazić. Ja No, też no nie. miałam takie przygody z owsianką, tym bardziej, że pamiętam taki okres w swoim życiu, kiedy codziennie trenowałam, bo chodziłam jeszcze na taki uniwersytet taneczny i też miałam zmożony wysiłek fizyczny i codziennie rano wtedy z dobrej woli, z dobrych intencji jadłam z moją kochaną ciocią, którą pozdrawiam, owsiankę rano. Robiłyśmy sobie owsiankę na mleku owsianym z orzechami, z różnymi owocami i tak dalej w dobrej Dokładnie wierze. I ja pamiętam, dojeżdżam do tej szkoły, kiedy mam naprawdę bardzo intensywny wysiłek fizyczny, a po 1,5 godziny już jestem taka głodna, że nie dość, że piję znowu tą kawę z mlekiem owsianym, to już musiałam sobie kupić batonika proteinowego, no i za 2-3 godziny wlatywała ta sałatka. No bo wtedy odżywiałam się bardziej dietą roślinną. Dlatego kompletnie taka żywność nie daje sytości. I też byłam w szoku, jak zaczęłam jeść ketogenicznie, potem już karnivor, że ten głód praktycznie w ogóle nie występuje i że to jest Tak. ogromna wolność. I wiesz co, dla mnie jeszcze było zaskakujące, że w zasadzie z dnia na dzień, jak ja zjadłam te 3 jajka i tam sobie zrobiłam jakieś mięsko rano na śniadanie, pierwszy raz od nie wiem kiedy nie bolał mnie brzuch po śniadaniu. A ja tak wierzyłam w moc tej owsianki, że nieważne, że po prostu wiesz, to co moje jelita przeżywały przez ten cały okres, to w ogóle jest, zresztą sama wiesz i myślę, że mogło to wyglądać podobnie, Tak, że wiesz, ciężko mi było w ogóle siedzieć. Ja nie byłam w stanie na przykład jechać w aucie dłużej niż tam paręnaście minut, bo ja zaraz dostawałam takich wzdęć. Miałam wrażenie, że te moje jelita są jakieś takie, wiesz, ściśnięte, zmiażdżone. Ja się krępowałam siedzieć u znajomych przy stole, bo musiałam ciągle wychodzić do łazienki, po prostu się odgazować, bo innej możliwości nie było. I nagle, a wiesz, a też przechodziłam różne testy na nietolerancję, że ja muszę brać taki probiotyk, śmaki, owaki, po prostu tam było wszystko. A wystarczyło mi tylko przerzucić się na bardziej białkowo-tłuszczowo i moje jelita, miałam wrażenie, że w dobrym znaczeniu tego słowa, zaczęły po prostu żyć. Tak, może teraz wytłumaczymy, dlaczego w sumie ta owsianka jest taka zła, bo być może Tak. są to też monowe osoby i dalej jedzą owsiankę i też myślą, że to jest superfood śniadaniowy. Słuchajcie, owsianka tak naprawdę jest dla nas niestrawna. To jest zboże, które posiada bardzo dużo substancji antyodżywczych, na przykład kwas fitynowy. Gdy mamy ten kwas fitynowy, on idzie w naszym przewodzie pokarmowym i potrafi wiązać składniki mineralne. Co to znaczy? Czyli my, jedząc owsiankę, tak naprawdę możemy w ogóle nie wchłaniać tego, co w tym zbożu się znajduje. Czyli ani magnezu, ani cynku, ani innych naprawdę wartościowych rzeczy. Co więcej, w tej owsiance
mogą się pojawić inhibitory różne, które powodują znowu wiązanie się czy węglowodanów, czy białka, co utrudnia nam poprawne trawienie. Bo jeśli to zboże nie jest wymoczone, jeśli ono nie jest przerobione, jeśli ono nie jest bardzo poprawnie ugotowane, to niestety ilość substancji antyodżywczych w takim produkcie jest jeszcze większa. Więc nie dość, że to jest posiłek wysoce węglowodanowy, gdzie naprawdę nam poziom cukru we krwi gwałtownie skacze, po 2 godzinach jesteśmy głodni, to jeszcze nie pozwalamy swojemu organizmowi poprawnie wchłaniać tych substancji, które są nam niezbędne do naprawdę świetnego zdrowia. Także zachęcam Was do tego, jeśli tutaj jeszcze nie zmieniliście takich nawyków, żeby porzucić śniadania wysoce cukrowe, węglowodanowe, zbożowe, bo według mnie to nie ma najmniejszego sensu i nie prowadzi do ani większej wchłanialności, ani do uczucia sytości. Karola, to ja Cię zapytam o jeszcze jedną rzecz, jak już jesteśmy trochę przy tych węglowodanach i cukrach. Dlaczego dzieje się tak, że jeżeli ja jem węglowodany, jem, no bo węglowodan to jest cukier, no to nie jest nic innego. Jeżeli ja to jem cały czas, to cały czas coraz więcej tego mi się chce. A jeżeli teraz jem więcej białkowo-tłuszczowo, a w zasadzie tylko jem tak, to w ogóle mi się nie chce słodyczy i cukru. No, cukier ma takie tendencje uzależniające, nawet jest podobny szlak metaboliczny do kokainy i to jest po prostu udowodnione. Natomiast mamy różne cukry. Mamy cukry proste, mamy cukry złożone, mamy też błonnik pokarmowy, który jest węglowodanem złożonym i on tak naprawdę nie jest, on nam nie podnosi poziomu cukru we krwi, praktycznie nie podnosi, ale błonnik niestety nie jest w całości trawiony. On, są dwie frakcje, ten rozpuszczalny i nierozpuszczalny. W momencie, kiedy on jest troszeczkę rozpuszczalny, to on ma takie tendencje do pęcznienia w naszym przewodzie pokarmowym. I wtedy, jak on tam sobie jest, troszeczkę uwalnia ten cukier, to nasz poziom glukozy we krwi też się może podnosić. Natomiast błonnik nierozpuszczalny, to on jest taki, że on sobie tam idzie do jelit. No i te bakterie muszą go przefermentować, no i wtedy albo lecimy do łazienki, albo mamy różne wzdęcia i uczucie dyskomfortu. Natomiast ten cukier prosty, czy w postaci owoców, które są uważane za coś fantastycznego, dobrego, dużo lepszego cukru przetworzonego, ale to jest dalej cukier. To jest tak, że jeśli zjecie kawałek chleba, właśnie trochę owoców sobie dorzucicie, nawet więcej nabiału, to ja też tak mam, że na drugi dzień mam na to ochotę. I teraz zobaczmy, jak to bardzo uzależnia. Czy my, jak zjemy kosteczkę masła, taką małą kosteczkę masła, to czy my jutro mamy takie poczucie, że znowu muszę tą kosteczkę masła zjeść? Pragnę masła. Pragnę masła, no nie występuje coś takiego. A jak się zjadło owoce, coś, co naprawdę jest słodkiego, albo chleb, no. Nie wspominając już o słodkich przekąskach, jakichś czekoladach i różnych innych. Tak, tutaj nie mówię o słodyczach, aczkolwiek to jest chyba prawdziwy problem, bo jeśli ja widzę ostatnio ludzi, którzy o 8, o 7 rano jedzą brownie i do tego popijają karmelową latte, to moje czepianie się o warzywa i owoce jest po prostu śmieszne. No, ostatnio zaczęłam się sama z siebie śmiać, jak przyszłam do kawiarni popracować nad tymi substancjami antyodżywczymi, że w sumie warzywa mogą powodować różne negatywne rzeczy, a widzę osoby obok mnie o 7 rano jedzące masę ciasteczek, różnych croissantów i właśnie do tego bardzo ciepła, bardzo, bardzo cukrowa kawa. I ja mówię, to chyba nie w tych warzywach jest problem, tylko w zmianie takich nawyków, które. No wiesz, my już troszeczkę na innym poziomie myślimy, tak? Czym zastąpić owsiankę na śniadanie, żeby była lepsza, żeby to było białkowo-tłuszczowe jedzenie. Ale niektóre osoby są jeszcze zupełnie na początku tej drogi, kiedy odstawienie brownie na śniadanie jest ogromnym problemem. Wiesz co, nasuwają mi się kolejne tematy, też związane z zaburzeniami odżywiania, w zasadzie z tymi takimi momentami, jak ja czy inne dziewczyny wychodzą z tych zaburzeń odżywiania, bo nasuwa mi się pojęcie jedzenia intuicyjnego i głodu ekstremalnego. Jeżeli ja, będąc bulimiczką, no, opychałam się słodyczami, co z tego, że ja, no, zwracałam sporą część, no, część się też wchłaniała, więc ja po prostu mój cukier to wahał się pewnie na wszystkie możliwe sposoby i strony.
Poza tym uzależniałam się też od tego cukru, bo z tego, co mówisz, to tak to wyglądało. Więc jeżeli ja potem, będąc głodna, cały czas chcę tego słodycza, no to, że ja właśnie, bo intuicja mi podpowiada, że ja mam ochotę na kolejny batonik czy na wafelek, no ja nie mogę iść za tą intuicją, jeżeli ja chcę być zdrowa, bo ja jestem totalnie rozchwiana, jeśli chodzi o hormony związane z poczuciem głodu i sytości. Dobrze to rozumiem? Tak, bardzo dobrze. Czasami się mówi, żeby słuchać siebie i żeby jeść to, co nam głowa podpowiada. Natomiast naprawdę to nie są dobre znaki w momencie, kiedy my jemy żywność przetworzoną, wysoce węglowodanową, bo wtedy zawsze pojawi się ta ochota na słodkie, ponieważ to jest coś, co nas uzależnia. To jest po prostu, tak jak teraz mamy uzależnienie od internetu, od innych rzeczy, od używek, no to tak samo jest właśnie z cukrem, z żywnością. I według mnie to jest najbardziej takie uzależnienie, które jest szeptane, bo wszyscy są od tego uzależnieni, ale nikt nie powie na głos, że na przykład chleb jest cukrem, że owoce są cukrem, że inna żywność, która nie tylko przetworzona, ale też naturalna, to wszystko jest cukrem. Więc żeby naprawdę odejść od tego uzależnienia, żeby pozbyć się, wyjść z tego, trzeba według mnie naprawdę do zera odstawić ten cukier. Można właśnie wtedy najpierw sobie tą żywność przetworzoną odstawić, te przekąski, potem sięgnąć po warzywa, owoce, ale pytanie następne, czy to wystarczy do tego, żeby pozbyć się uzależnienia od cukru? Bo według mnie nie. I trzeba jeszcze iść krok dalej, ale nie wszyscy są na to gotowi. Jest czas w życiu każdego człowieka, kiedy być może ta osoba powie: OK, nie chcę być już więcej uzależniony, nie chcę mieć tych myśli jedzeniowych, które na okrągło gdzieś się pojawiają i 24 godziny na dobę myślę po prostu o tym, co zjem za chwilkę. Tak, albo co zjadłam i czy dobrze zrobiłam, że zjadłam właśnie to. Tak. No i wtedy Wiesz, znowu bo wpadasz w ten szał takiego liczenia kalorii, czy może to zdrowe było, czy niezdrowe. Jeszcze ta żywność, która jest dzielona na zdrową i niezdrową, według mnie też jest trochę mylona. Teraz to, co zdrowe w takim pojęciu właśnie różnych supermarketów, no to niestety jest ta żywność przetworzona bio. To jest zdrowa półka. Nie, zdrowa półka to powinny być produkty typowo naturalne, pochodzące, no, z natury, tak? Warzywa, owoce, mięso. Albo jeszcze ta Nutri-Score A, czyli Nesquiki i różne inne. No tak, to One jest są określone typowo jako dobry te zabieg. zdrowe, które trzeba jeść. Ale Ale trzeba na wiesz co? początku rozróżnić, co jest zdrowe, a co nie. No i też chciałabym właśnie przekazywać taką informację, że zdrowe jest to, co ma najwyższą wartość odżywczą, co nas odżywia, a nie to, co powoduje, że my po prostu jesteśmy w takim ciągu cukrowym i że musimy jeść cukier, bo jak jednego dnia zjemy cukier, no to drugiego już niestety też taki pociąg wystąpi. Nasuwa mi się jeszcze jeden temat, a może pytanie, czy zagadnienie, które gdzieś mi chodzi po głowie. Mianowicie to, o czym teraz mówisz, o uzależnieniu od cukru, a jedzeniu emocjonalnym. No, ja, jeśli mogę wyrazić jakąś swoją opinię, trochę mam wrażenie, że my przeceniamy te nasze emocje i zaczynamy do tego worka wszystko wrzucać i potem tłumaczymy to nasze zajadanie, a w zasadzie tłumaczymy nasze uzależnienie od cukru tym, że mamy na przykład stres i musimy sobie ulżyć. To Nie jest wiem, czy takie rozumiesz, o co mi chodzi. tłumaczenie. Ja cię rozumiem, bo często właśnie patrzymy na swoją osobę jako na ofiarę. I też ja tak miałam, że ponieważ miałam ogromne problemy ze skórą, no to w jakiś sposób trzeba siebie nagrodzić. I ty pewnie też tak miałeś. Ponieważ jestem chora, mam Oczywiście. anoreksję i bulimię, to muszę się w jakiś sposób nagrodzić. No i w momencie, kiedy już budujesz tą emocję takiego nagradzania się, to ponieważ te głody hormonu i sytości są dalej nieustabilizowane, to zamiast odżywić jakoś ten organizm i spowodować, że te jelita zaczną dobrze funkcjonować, no to my wpadamy w błędne koło. No i niestety powoduje to też, że mamy zachwianie emocji, ponieważ jedzenie bezpośrednio wpływa na to. Bardzo wiele badań jest na ten temat, jakie jest połączenie jelit z naszym mózgiem i jak to bezpośrednio działa.
Także to jedzenie emocjonalne może być właśnie zajadaniem się, ale niektórzy mają też tak, że przestają jeść na 3-4 dni. Ja też tak miałam w pewnych momentach, że no w sumie mogę sobie teraz na coś pozwolić, zjem coś niedobrego, ale potem się oczyszczę, prawda? I przez 2-3 dni nie będę jadła. Tylko to 2-3 dni to nie było zdrowe, to nie była zdrowa głodówka, ale to było naprawdę takie poczucie, że no bardzo chcę jeść, muszę, bo taką mam ochotę, no ale przecież tego nie zrobi, bo zjadłam te 2 dni temu No, coś trochę tak innego. jakby za karę, prawda? Tak, ta głodówka za karę, nie taka zdrowotna, które od czasu do czasu według mnie powinno się robić, chociażby na rosole, na wodzie z elektrolitami i tak dalej. Ale jeśli chcecie zrobić naprawdę zdrowe głodówki, to trzeba wiedzieć jak. To nie może być naprawdę, że jem jednego dnia masę węglowodanów i potem jutro wpadam w tą głodówkę, bo takie to nie zadziała i według mnie wy będziecie bardzo niespokojni, tak jak ja byłam niespokojna, że ciągle chciało mi się jeść. Wiesz, to też jak sobie wypisywałam zagadnienia do naszego dzisiejszego spotkania, to chciałabym poruszyć kwestię diety carnivore, ewentualnie diety niskowęglowodanowej, jako diety restrykcyjnej. Bo wiadomo, będąc anorektyczką, też będąc bulimiczką, no byłam chyba na wszystkich dietach świata, które też oczywiście wiązały się z ogromnymi restrykcjami. No tylko, że ja mam wrażenie, że ta restrykcja tej restrykcji w ogóle nie jest równa, bo wiadomo, że dieta restrykcyjna, która powoduje u mnie, nie wiem, anemię, bladość, wypadanie włosów, łamliwe paznokcie, ciągłe uczucie głodu, myślenie o jedzeniu prawie że 24 godziny na dobę, no to jest restrykcja, na którą chyba no nie chciałabym nikogo namawiać. Ale restrykcja typu na przykład carnivore, czyli że ja nie jem warzyw, owoców, przetworzonych węglowodanów, w ogóle węglowodanów nie jem, bo ktoś z boku popatrzyłby, no ale no to też jest dieta i też jest restrykcja, też sobie odmawiasz jakichś rzeczy. No tylko, że no właśnie, jestem cały czas najedzona. Cerę to ja nie pamiętam, kiedy ja miałam taką cerę, jak Tak. teraz. Bardzo dobrze śpię, w ogóle mój poziom energii jest stały, nie mam jakichś takich wahań, nie zasypiam w ciągu dnia, nie zasypiam po obiedzie. To dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tak można żyć. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo jak też wspominam, że jestem na diecie carnivore, to wszyscy mają reakcję, no ale to co ty jesz, to ty nie masz ochoty na różne słodycze. Ostatnio mój kolega z klasy, który jest w sumie lekarzem, zapytał mnie się, ale Karolina, to co ty przekąszasz? To jakie ty jesz słodycze? Ja mówię do niego, ja nie jem cukru. A wie, ale jak to nie jesz cukru? Lekarz, nie? Ja mówię, no po prostu nie mam ochoty na cukier. I on był, no ale to powiedz mi, jak to zrobić? Ja mówię, jem posiłki wysokotłuszczowo-białkowe, które powodują, że przez cały dzień mam stały poziom glukozy we krwi, nie mam wyrzutów insuliny, jestem odżywiona, więc ja nie czuję, że moja dieta jest w ogóle dietą, że to jest jakaś restrykcja. Ja zdrowieję, ja mam dużo energii, mogę wykonywać 5 zawodów naraz i dalej pod koniec dnia być szczęśliwą i mieć ochotę na to, żeby dalej to ciągnąć, bo dla mnie to jest przyjemność, bo w końcu jest pełne zdrowie. I to, co ty powiedziałaś, wolność, czyli takie uczucie, że nie jest się do niczego przywiązanym. Okej, jak chcę zgrzeszyć, no to pójdę na prosecco albo zjem ryż. Tak? Jakby okej. I teraz już wiem, że następnego dnia w ogóle tego nie zrobię. Po pierwsze, będzie jakiś brain fog, którego nie chcę. Będzie takie poczucie, no w sumie nie jestem aż tak rzeźka jak zawsze. I ty po prostu nie chcesz wracać do tego stanu, który był, bo tak fantastycznie się czujesz. Więc też Tak, mam dużo totalnie rozumiem, o czym mówisz. pacjentów, którzy mówią, Karolina, no to na ile ta dieta? A ja zawsze się wtedy uśmiecham i tak, wiesz co, zaufaj mi, pojedźmy tak 2-3 miesiące i zobaczysz, że ta twoja dieta stanie się po prostu stylem życia, bo to jest przyjemne, jak człowiek się wysypie, jak ma dużo energii, jak może w końcu trzeźwo myśleć. Więc restrykcja restrykcji nierówna i fajnie, że o tym mówimy, bo wydaje mi się, że wtedy, kiedy jest człowiek niedożywiony i ma ogromne niedobory składników mineralnych, witamin, makroskładników, no to wtedy ta restrykcja jest negatywna. Ale jeśli to prowadzi do pozytywnych rezultatów, do naszego zdrowia,
to ja bym w ogóle tego restrykcją nie nazywała, tylko odpowiednim stylem. Tak, i przede wszystkim nie prowadzi do głodzenia się, prawda? Bo my jesteśmy cały czas syte. Tak. No i te 2-3 posiłki dziennie kompletnie wystarczają. Ja czasami jem raz, bo zależy. Też siebie słucham, ale wtedy wiem, że to słuchanie siebie jest dobre. Dokładnie. Więc jeśli mówię sobie, a może dzisiaj w sumie zjem 3 posiłki, no bo chcę spędzić czas ze znajomymi, no akurat idziemy coś zjeść, to zjem te 3 posiłki, a następnego dnia w ogóle praktycznie być może nie mam ochoty. I nie zakładam sobie dzień wcześniej, tak jak to było kiedyś, że ja zjem o tej i o tej godzinie, jeszcze z takim wyliczeniem kalorycznym, żeby tutaj wszystko było pod linijkę. Teraz jest naprawdę takie uczucie, że można być takim metabolic flexible, ja to nazywam chyba, nie mogę tego przetłumaczyć, ale po prostu jest taka elastyczność, która powoduje to, że naprawdę czujemy się syte. Wiesz, to ci powiem jeszcze, Karolina, bo tak mi się, a propos też spotkań ze znajomymi, ja jestem mamą 6-letniego Jasia. I powiem ci szczerze, że jak czasem idziemy na urodziny, a urodziny są w różnych miejscach robione, ja czasem jestem przerażona tą ilością przetworzonych przekąsek dla dzieciaków. To, że tort jest na urodzinach, no to wiadomo, można to sobie jakoś wytłumaczyć, no bo w końcu są urodziny, niby na urodzinach zawsze jest tort, to chyba, że trzeba będzie wymyśleć jakieś torty, nie wiem, białkowo-tłuszczowe. Z dobrego steka na przykład, ale tutaj się śmieję oczywiście. Ale chodzi mi o to, że jak na przykład mój Jasio idzie na urodziny i jak się naje tego tortu, jeszcze bardzo często na urodzinach jest piñata, w której są po prostu najtańsze, najbardziej syfskie cukierki. On potem z tymi cukierkami przychodzi do domu. Ja mu to ukradkiem w ogóle wyrzucam, żeby on tego nie widział. Ja mu po prostu nie chcę tego dawać. Ale do czego zmierzam? Do tego, że dla mnie takim wyzwaniem też w zasadzie wyzwaniem, które już trwa jakiś czas, jest znalezienie jakiegoś takiego złotego środka też w kontekście mojego dziecka. Bo ja boję się trochę, wiesz, zakazywać mu totalnie wszystkiego, bo on jest jeszcze mały, on sobie nie wytłumaczy tego tak jak ja. A z drugiej strony wiem, bo mamy też znajomych rodziców, tutaj dzieci, które mają zakazane jedzenie słodyczy na przykład, i one to robią ukradkiem, bo wszystkie dzieci dookoła na przykład jedzą. I tutaj nawet wiesz co, nie mam pytania do ciebie, tylko chciałam No się nie tak. masz, bo ja nie mam dzieci, ale chcę coś dodać, bo bardzo mnie inspiruje Robert Sieracki, ty na pewno go kojarzysz z Wiem. No Tak. i on ma dzieci i czasami mi dzwoni do mnie i mówi tak, no idę dla syna kupić, nie wiem, Chińczyka czy coś tam, a chcę KitKata. I ja mówię, Robert, jakie ty masz do tego podejście, bo to mnie bardzo ciekawi. On mówi tak, jak on codziennie je dobrze i je ze mną steki i wie, że mu to służy, to jeśli od czasu do czasu zje coś niedobrego, to ja przynajmniej wiem, że on to je, to po pierwsze. Po drugie, no on wie po prostu, co jest dla niego dobre, co jest dla niego odżywcze, więc kontroluje w cudzysłowie na tyle moje dziecko, ile mogę. Więc wydaje mi się, że to jest Ma to bardzo sens. takie fajne podejście, które też nie tworzy jakiegoś napięcia między, nie wiem, mieszkańcami, między tobą a dzieckiem. Ja wiem, tak, ja staram się, wiesz, jakiś znaleźć tak, albo takimi małymi kroczkami też robimy, albo wprowadzam inne nowe rzeczy. Zresztą, no, mój Jasio też jest charakterystyczny i specyficzny, bo on od małego jest bardzo wybredny, jeśli chodzi o jedzenie, więc nawet wiesz, jak czasem mi wypije kubek rosołu, to ja skaczę po prostu pod sufit. Ale takimi małymi rzeczami się właśnie cieszę i ograniczamy na maksa, jak możemy. W domu, wiesz, u nas nie ma na przykład szafki ze słodyczami, a wiem, że takie szafki w różnych domach są, że dziecko sobie otwiera i sobie wybiera. No u nas tego nie mamy, tego nie jemy. Mój mąż też nie je takich słodyczy. Czasem od czasu do czasu coś zgrzeszy i sobie kupi, ale nie mamy tego w domu. Ale wiesz, jak tak obserwuję też dzieci dookoła, i pęka mi po prostu serce, jak na przykład widzę, jak takie maluchy, wiesz, już piją Coca-Colę, Mirindę, te wszystkie kolorowe napoje. I wiesz co, czasem miałabym ochotę coś powiedzieć, a z drugiej strony myślę sobie, no ja nie mam prawa zwracać komuś uwagi.
No może na każdego jest czas. Ja też czasami, jak idę do supermarketu i widzę dzieci z łopatkami, które sobie tonami nakładają do paczki słodycze, to też mi się łamie serce. No ale co mamy zrobić w tym momencie? To można po prostu robić to, co my robimy na co dzień, czyli edukować żywieniowo, jakoś wskazywać na pokarmy, które są lepsze. I ja mówię tak, zjedz dobry posiłek. I jak nie będziesz miał ochoty na deser, to znaczy, że to jest dobry posiłek. I to jest taki mój cytat, który chyba sama wymyśliłam, ale to się naprawdę sprawdza. Jeśli ty po swoim obiedzie, albo nawet jeśli to jest w stylu jakimś ketogenicznym, niskowęglowodanowym, masz ochotę na deser, to być może zjadłeś za mało. Tam było za mało tłuszczu, za mało białka. I często mam osoby, które do mnie przychodzą i mówią, coś robię nie tak. No i wtedy, jak analizuję ich dietę, odżywianie, to wychodzi na to, że nie dojadają. Jak nie dojadasz, to niestety pojawia się chęć na słodkie albo na przekąskę, czyli znowu mamy tutaj wyrzut glukozy, wyrzut insuliny. Dlatego ważne jest to, żeby nawet jak wchodzicie w to odżywianie niskowęglowodanowe, aby jeść do syta. To jeszcze jeden taki temat, Karolina, mi się pojawił. W ogóle to słowo na mnie trochę działa jak płachta na byka, ale mianowicie relacja z jedzeniem. Też dość modny teraz, czy pewnie od ładnych paru lat. Że tak próbujemy mieć najlepszą relację z jedzeniem, jak relacja z jedzeniem jest zła, to trzeba ją naprawić. Ja się w ogóle zastanawiam, co się stało, że w ogóle powstało takie stwierdzenie jak relacja z jedzeniem. Ja po moich przejściach, gdzie w zasadzie z bulimią zmagałam się prawie czy ponad 18 lat, ja nie chcę mieć relacji z jedzeniem. Ja chcę, żeby moje jedzenie było dla mnie jedzeniem. Żeby mnie odżywiło, żebym zjadła i żebym miała święty spokój. To jest bardzo Jak ty... ciekawe. Ja nawet sama zaczęłam niedawno używać takiego sformułowania relacje z jedzeniem, bo jeśli człowiek o tym myśli 24 godziny na dobę, to niestety te produkty stają się twoim najlepszym przyjacielem. I ty w sumie w swojej głowie najwięcej rozmawiasz z tymi produktami, zamiast skupić się na budowaniu relacji z innymi osobami, czy nawet z samym sobą, czy budowaniu swojej osobowości. Także chciałabym też, żeby dla wszystkich gdzieś tam jedzenie było odżywieniem, żeby to nie była przyjemność taki. Wiadomo, że fajnie, że można jeść, spędzać miło czas, to jest dobre, to jest przyjemne, ale po pierwsze, jedzenie ma nas odżywiać i dawać energię na inne piękne rzeczy, bo jak my dostaniemy tą energię, to my będziemy w stanie budować te relacje z ludźmi, być pozytywnymi w tym świecie, który wydaje mi się, że nas teraz szczególnie potrzebuje. Potrzebuje naszego uśmiechu, zadowolenia, a nie tego, żeby być przytłoczonym i nie mieć siły. Ja bym nawet jeszcze dodała, że to jedzenie ma nas odżywiać, a nie na przykład pocieszać albo nie być naszym kocykiem na nasze troski. Ja wiem, że jak byłyśmy dziećmi, to pewnie mama nieraz przynosiła kakao albo ciasteczko, jak nam było smutno, żeby nas pocieszyć, ale myślę, że jako dorosłe osoby też potrafimy sobie to jakoś wytłumaczyć, żeby tego po prostu nie robić, że jest mi smutno, no trudno, jest mi smutno, ten smutek kiedyś przejdzie, a niekoniecznie właśnie muszę go od razu zagłaskać tym ciasteczkiem i żeby przeszło. Fajne jest przeżywanie emocji i na takie sytuacje, kiedy właśnie jesteśmy smutni, dobry jest wysiłek fizyczny. Ja to zauważyłam, że jeśli nie mam siły, już mi się nic nie chce, to nawet leciutki trening, rozciąganie, albo wiecie co, mówienie do kamery, to tak ożywia. Znaczy, nie zmuszam was do tego, żebyście brali telefon i selfie nagrywacie, jak mówicie, ale chociażby rozmowa z kimś, zmuszenie się do tego, że musimy coś zadziałać, bo w momentach, kiedy najbardziej nam się nie chce, to jest nasz największy test i wtedy możemy doprowadzić do tego, że my jako osoby gdzieś tam się rozwijamy, idziemy dalej i no jesteśmy odważniejsi w tym wszystkim. I zamiast nagradzania się jedzeniem, co w postaci słodyczy tylko nam szkodzi, to nagródźmy się tym treningiem albo nagródźmy się, nie wiem, zjedzeniem kawałka kiełbasy. Albo masło. Bo albo wypiciem rosołu. I to już jest lepsza forma nagrodzenia siebie, albo kupienie czegoś fajnego, małego dla siebie, nie wiem, brązoletka, naszyjnik, cokolwiek,
co by nie spowodowało, że my osłabimy pracę swoich jelit. Jak osłabimy pracę swoich jelit, no to od razu sygnał do mózgu idzie, że ta żywność była, no niestety, taka trochę śmieciowa, więc nasz mood, nasz humor się totalnie obniży. Wiesz, to ja bardzo się zgadzam z takim zdaniem, że rozwiązania dobre na chwilę nie są dobrymi, z reguły nie są dobrymi rozwiązaniami na dłuższy czas. Czyli ja się zaspokoję tym ciastkiem, czy pocieszę się tym ciastkiem, a tak naprawdę za chwilę się będę czuła jeszcze gorzej, bo na przykład będzie mnie bolał po nim brzuch. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałaś odnośnie budowania relacji też z innymi ludźmi. Muszę ci powiedzieć, że ja jak sobie poukładałam w głowie te wszystkie rzeczy jedzeniowe, zobaczyłam, ile mi się zrobiło takiej przestrzeni, którą ja mogę wykorzystać na fajne rzeczy. A jak już parę miesięcy temu w zasadzie przerzuciłam się na jedzenie niskowęglowodanowe, to tej przestrzeni na fajne rzeczy zrobiło się jeszcze więcej. I to jest dla mnie niesamowite. Zaczęły mnie cieszyć codzienne rzeczy. To, że jadę z Jaśkiem rano do szkoły i sobie gadamy. Kiedyś to ja myślałam tylko o tym, co zjem, jak przyjdę do domu, bo już jestem głodna. A mam wrażenie, nie wiem, że ja zaczęłam jakoś tak pełniej żyć też. Może to brzmi bardzo jakoś tak górnolotnie, ale dla mnie nie. Raz, że jestem bardziej osadzona w rzeczywistości, to mam więcej przestrzeni w ogóle na robienie rzeczy, które chcę zrobić albo na których mi zależy. Ten temat jedzenia nie jest. Po prostu, ja mam wrażenie, że to mi tak trochę zżerało energię, przestrzeń. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Zdecydowanie i bardzo się z Tobą utożsamiam, tym bardziej, że jeśli już ja zaczęłam na przykład studiować żywienie, to poczucie, że muszę się odchudzać, że muszę wyleczyć swoją skórę, nauczyć się o jedzeniu, chodzić na studia, uczyć się o jedzeniu, jeszcze poza studiami też się uczyć o jedzeniu, bo jednak bardzo byłam zmotywowana do tego, żeby siebie wyleczyć, to niestety to dodatkowo mną nakręcało. Ale teraz, jak już gdzieś sobie tam posegregowałam różne rzeczy, to rzeczywiście znajdujesz czas na więcej rzeczy, na rzeczy, które nie są typowo związane z dietetyką, z gotowaniem, ale też właśnie na inne pasje, bo masz więcej siły, masz więcej, nie musisz, i ja pamiętam, nie musisz na twarz nakładać tyle fluidu, nie musisz kupować tylu kosmetyków. Naprawdę może człowiek nawet na tym przyoszczędzić, więc to wbrew pozorom nie jest drogie, a spowoduje, że zupełnie można sobie zbudować fajniejszą, bardziej taką, nie chcę powiedzieć przyjemniejszą rzeczywistość, ale taką, w której ty będziesz mógł się bardziej rozwinąć. Karola, pomału kończy nam się czas i chciałabym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Jak Ty sobie radzisz z tym, że, bo tak zaobserwowałam u Ciebie w różnych rozmowach albo też u Ciebie na stories czasem, jak wrzucasz, że no właśnie, w zasadzie to idziesz cały czas pod prąd i idziesz chyba na uczelni swojej też idziesz trochę pod prąd, nie? No tak, na uczelni jest ciekawie. To mną stresowało. Stresowałam się bardzo tym na początku, szczególnie, że w tym roku zaczęłam nową uczelnię, nowy master program i wiedziałam, jakie jest moje podejście, że ja tego nie zmienię i wiedziałam, że być może ludzie też będą mieli inne style żywieniowe. Niestety wiadomo, że to dla części osób jest troszeczkę jak religia i pewnie dla mnie gdzieś tam już teraz też niestety, aczkolwiek bardzo staram się budować tą tolerancję i nie żywić urazy do nikogo, ponieważ je inaczej. Aczkolwiek to też wiadomo, trzeba przepracować, trzeba pomyśleć, trzeba pracować ze swoimi emocjami. Ale jak ja sobie radzę? Po prostu chcę sobą reprezentować to, jak jem i pokazywać, że mi to bardzo służy, jestem zadowolona, jestem dla ciebie uprzejma, nie krytykuję nikogo, ale pokazuję, że tym sposobem, którym ja żyję, można naprawdę świetnie sobie poradzić, wyleczyć przewlekłe choroby, czy to związane z atopowym zapaleniem skóry, strądzikiem, ale także choroby spowodowane tutaj w głowie, gdzie zawsze chciałam się jak najbardziej odchudzać. A jak zaczęłam tak jeść, to waga naprawdę sama spadła mi minus 10 kilo. I to do takiego momentu, kiedy już ciało powiedziało, nie, dalej nie chudnie. Bo jak jesz odżywczą żywność, to wtedy ciało samo wie, ile tak naprawdę, jaką masę powinno się osiągnąć. Także nie jest to dla mnie łatwe, że idę pod prąd, ale
W pewnym sensie daje mi to satysfakcję. Jeśli ja się dobrze czuję, mogę być dalej uśmiechnięta, to nic mnie nie zastopuje. Nic cię nie zatrzyma. Nic mnie nie Karolina, zatrzyma. a powiedz mi, a zaraziłaś ze swojego otoczenia osoby twoim stylem życia? Nie wiem, czy z obecnej klasy, być może niektórzy są bardziej zafascynowani tym, co robię, bo próbowali też już bardzo wielu diet i nic nie działa, i po prostu pytają mnie się, a co ty robisz, jak to robisz. I te osoby z mojej klasy są bardziej takie ciekawe, ale osoby z mojego liceum, które zaczęły mnie obserwować na Instagramie, wprowadziły te zmiany w swoje życie, zaczęły jeść niskowęglowodanowo, bardziej tak karniworowo i do mnie piszą, Karolina, w ogóle inne skupienie, nie byłem chory, ale teraz to mogę funkcjonować, także no, też nic mnie nie zatrzyma, mogę, niektóre osoby bardzo schudły, moja cała rodzina zaczęła inaczej jeść, moja mama się w końcu tak naprawdę wyleczyła też z chorób, które były związane z przewodem pokarmowym. Więc bardzo dużo osób z mojego bliskiego środowiska, nawet mój chłopak, który nie miał żadnych tak naprawdę poważnych problemów, je teraz carnivore, bo mu to najbardziej odpowiada. No wiadomo, że ja mu pomagam ze wszystkim, ale on mnie nauczył, jak w ogóle robić mięso. Ja jak byłam na diecie roślinnej, nie miałam pojęcia potem, co mam zrobić, co pójść do sklepu, jak to się w ogóle gotuje, tak? Więc fajna jest to, ta wymiana, ten przepływ i że ludzie czują się po prostu dużo lepiej. Tak, o Jezus, podpisuję się rękami i nogami pod tym. Ale wiesz co, jeszcze tak na zakończenie mam taką myśl, że w sumie jestem daleka od tego, żeby proponować komukolwiek dietę w celu wyjścia z zaburzeń odżywiania. Ale ja nie wiem, jak by mi to pomogło wcześniej, gdybym ja miała taką wiedzę, jaką mam teraz? Bo ja też zaczęłam, wiesz, dużo czytać, słuchać, głównie no, z tobą rozmowy to po prostu chłonę albo nawet słucham po kilka razy. Dziękuję. Jak potem, wiesz, co widzę, jakie są tego efekty, to ja naprawdę żałuję, że ja nie spróbowałam tego wcześniej. Też, że jestem spokojniejsza, że jestem jakaś taka. Kurczę, powiem to słowo, taka bardziej zrównoważona. Ale ja nie wiem, czy. Z tego, co czytałam w Twojej książce i bardzo wszystkim polecam, bo naprawdę wzruszyły mnie pewne fragmenty i bardzo się utożsamiłam z tym, co opisałaś. Ale zmiana zaczyna się w głowie i chyba to jest najważniejsze, bo jeśli tej zmiany nie ma, to nie jesteśmy w stanie wprowadzić innych produktów żywnościowych. Takie No też jest tak, moje bo. doświadczenie. Gdzieś tutaj trzeba upaść niestety, żeby mieć takie coś, kurde, może moja droga jednak nie jest dobra, że trzeba się przed sobą przyznać. I wtedy, jak się przyznasz, to zaczniesz szukać innych może rozwiązań, które dla ciebie będą odpowiednie. No wiesz, tym bardziej, że no, z tymi zaburzeniami odżywiania to też jest tak, że wiesz, no, w zasadzie wszystko jest związane z tym, jak my myślimy o jedzeniu, jak my myślimy o sobie. I jeżeli nawet ktoś wejdzie na dietę, już nieważne jaką, ale będzie cały czas myślał o tym jedzeniu, że on nie może jeść, że on nie zasługuje, że on będzie gruby, to nic to nie da tak naprawdę. Czyli ty byś najbardziej sugerowała dla takiej osoby, która chciałaby wyjść z bulimii, z anoreksji, to, żeby na początku w ogóle pozbyć się wszystkich restrykcji, prawda? Wiesz co, tak, ja bym sugerowała, głównie lubię tego słowa, ale ja to widzę tak, że trzeba tak jakby wrócić do punktu zero, w którym jedzenie jest tylko jedzeniem. Tyle. A potem dopiero ja mogę coś zmienić w swoim sposobie odżywiania, żeby bardziej siebie odżywić. Bo wiesz, bo jeżeli ktoś będzie myślał cały czas, że on nie zasługuje, że on jest gruby, głupi i tak dalej, to bez względu na to, co on będzie jadł, to on będzie tak myślał o tym jedzeniu. Że będzie liczył, przede wszystkim będzie liczył kalorie. Będzie sprawdzał na zegarku, ile spalił na treningu kalorii, czy to już może zjeść, czy nie może. Bardzo fajnie opisujesz w swojej książce taki temat, że my nie jesteśmy chorobą, tylko ta choroba jest obok nas. Żeby nie utożsamiać siebie bezpośrednio z tą chorobą, jak zaczniemy się utożsamiać, to niestety zrobimy z siebie ofiary. Jak zrobimy z siebie ofiary, no to znowu wpadniemy w błędne koło i zacznie się nie dość, że odchudzanie, to następne restrykcyjne diety zamiast odżywiania się.
i No tak bo dalej. wiesz, Karola, też jeszcze kwestia tego, jeżeli my się stawiamy w roli ofiary, a ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, ja wiem, co to znaczy być w zaburzeniach odżywiania, to ja nie potrafię siebie zmobilizować do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i coś z tym zrobić. Ja będę właśnie próbować przeróżnych diet, bo będę miała nadzieję, że dieta załatwi sprawę, że ja będę chodziła do kolejnego psychologa, który na pewno mi pomoże. No nie, tu ani dieta nie załatwi sprawy, ani psycholog nie załatwi sprawy. Też ja oddzieliłam dużo rzeczy od siebie. Oddzieliłam moją przeszłość, moje dzieciństwo od tego, co jest tu i teraz. Ja popatrzyłam na te moje też napady jedzeniowe czy wymioty jako na uzależnienie po prostu. Ja się tak nauczyłam funkcjonować. I jeżeli chcę z tego wyjść, to ja po prostu muszę zmienić ten nawyk, pozbyć się go. Ale też przede wszystkim nie iść za tymi myślami, które się, wiesz, tam kotłują w mojej głowie. To jest Czyli jeżeli ciekawe, ja że cały czas teraz. myślę, no, czyli Przepraszam. jeżeli ja myślę na przykład, że nie wiem, zjadłam za dużo, no to jak ja się wkręcę w to myślenie, to już pociąg pojechał, bo będę myślała, za dużo kalorii, będę gruba, znowu zrobiłam źle, jestem beznadziejnie i tak dalej. Ale jeżeli pomyślę, dobra, zjadłam za dużo, koniec, to minie, to uczucie minie i robię dalej coś innego. Ja wiem, że to może brzmieć, co ty, to w ogóle to tak nie działa. To właśnie tak działa. I jak ja to zrozumiałam, to w ogóle odwróciło się wszystko w moim życiu. To jest niesamowity krok w ogóle, który zrobiłaś w kierunku odżywiania białkowo-tłuszczowego, no bo na pewno jak byłaś anorektyczką, problemy miałaś z bulimią, no to tłuszcz był twoim największym przeciwnikiem, a teraz wszystko to, co jest tłuszczowe, białkowe i chyba nie, z tego, co rozmawiamy, nie obwiniasz się o to, że za dużo zjadłaś, bo jesteś syta. Absolutnie. Co ty w ogóle? Ale najśmieszniejsze jest to, że jak ja byłam dzieckiem i ja jadłam jakieś mięso, to ja odcinałam wszystkie tłuste rzeczy, wszystkie jakieś błonki, jakieś tłuste elementy, bo ja nie wiem, czy ja tego nie lubiałam, czy ja już gdzieś miałam w głowie, że to jest, wiesz, nie dla mnie. A teraz sama jestem zdziwiona tym, jaką zmianę można w sobie zrobić. Ale wiesz, no, to też jest związane z tym, co ja myślę o tym tłuszczu. Jeżeli ja będę o nim myślała, że on jest dla mnie dobry, to ja go zjem. A jeżeli ja będę dalej myśleć o nim, że on jest niedobry, to ja go nie będę jadła. Ja miałam takie samo podejście, jak wróciłam do mięsa i było to dla mnie nie do pomyślenia, że mogłabym sobie kupić wołowinę. Ale w momencie, kiedy te moje myśli były, że tam jest bardzo dużo wartości odżywczych, tych witamin, które ja potrzebuję, bo jestem niedożywiona, dlatego mam okropną skórę, to jeśli zmieniłam to odżywianie właśnie na taki lek, który doprowadzi do tego, że wyleczę przyczynę, a nie skutek, to zupełnie inaczej już się nawet ten posiłek je. Jesz go, ponieważ wiesz, że on ci będzie służył. Mimo, że na początku no to nie jest smaczne, tylko po prostu robisz to. No, ale doszłaś już do tego, że mega ci smakuje, co? Tak, mega mi smakuje, jestem zadowolona, jak taki bekonik z piekarnika Beci, to już w ogóle. Ja Jeszcze w ogóle teraz się czasem nagrywam. śmieję, bo Teraz mi to naprawdę sprawia mi to przyjemność, ale moi bracia dalej mnie nagrywają i nie mogą zrozumieć, jak w ogóle ja teraz mogę jeść mięso, więc dla moich znajomych jeszcze, którzy nie znają mnie jako no, dziewczyny carnivore, jest to bardzo dziwne. Ale znajomi, których teraz poznaję, nie wyobrażają sobie mnie, jak ty mogłaś być wege, w ogóle co ty opowiadasz. Także jest to ciekawe doświadczenie i reakcje moich bliskich. Ale wiesz, co ci powiem, że to jest mi bardzo bliskie, bo ja do tej pory jeszcze czasem mam jakieś takie sygnały. Jezu, to ty jesz mięso? Ja mówię, no. No jem, no, a ja gdzieś tam się utarło, że ja wiecznie, wiesz, sałatki będę jadła, nie? No bo to takie zdrowe. Ale W też cudzysłowie ważne oczywiście. jest to, dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką z klasy i ona właśnie poruszyłyśmy temat, żeby nie rzucać takich komentarzy: ej, a co ty zaczęłaś jeść mięso? Co ty w ogóle robisz? Albo o, to ty schudłaś tak nagle? Albo jak, o, widzę, że przytyłaś. Jakby jaki jest cel w rzucaniu takich komentarzy? Jaki? No No bo. to, no, może taki, że ta osoba, która to mówi, chce się poczuć lepiej.
No, nie wiem, dlatego też uczulam na to, bo też byłam niestety rzucana takimi różnymi komentarzami, żeby lepiej tego nie robić, bo nie wiemy naprawdę, jaka ta osoba miała problemy w przeszłości, czy to jedzeniowe, czy w ogóle coś mogło się stać na boku, co miało styczność z tym, jak budujemy potem ten nawyk żywieniowy. Wiesz, to Karola, nie wiem, czy dotarłaś do tego rozdziału, ale jest na ten temat rozdział w mojej książce, jak mój wygląd był komentowany, jak miałam anoreksję. I jak ktoś mi mówił, że jedni mi potrafili powiedzieć, że pięknie wyglądam, bo w ogóle taka jestem szczuplutka. To z jednej strony, znaczy był taki czas, że mnie to cieszyło, ale potem jak już im głębiej w las, tym było mi, nie chciałam po prostu, żeby ktokolwiek się wypowiadał na ten temat. Były też komentarze typu, no wiesz, bo wyglądasz na chorą, no bo coś jest, no, bo jest ze mną coś nie tak, dlatego wyglądam adekwatnie do sytuacji. Ale fakt faktem, że dużo osób sobie pozwala właśnie na komentowanie cudzego wyglądu, a tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego ktoś schudł, bo może się wcale nie odchudza, może jest chory, może ma nowotwór, może przytył, bo ma problemy bardzo poważne ze zdrowiem. I myślę, że też powinniśmy się czasem trochę, mówię my, w sensie ludzie, że czasem każdemu z nas się coś odpali takiego nie na miejscu. Żeby się czasem też zastanowić, bo można po prostu kogoś urazić. No, Karola, bo czuję już czas, zegarek miga, jest 1:21. Zrobimy drugą sesję. Ja ci bardzo chciałam podziękować. Ja w opisie tego live'a dam odnośniki do kont, gdzie były z tobą rozmowy i błagam, posłuchajcie, bo po prostu Karolina jest taką inspiracją, że ho-ho. Może zrobimy jeszcze jakiegoś jednego live'a, jakbyś kiedyś Zrobimy. Tylko ja znalazła dokończę jeszcze książkę, ok? Bo mnie to czas. bardzo Jasne, ciekawi i naprawdę wszystkim polecam, bo są opisy, które powodują nie dość, że dreszcz, to takie uczucie, że trzeba jednak przemyśleć pewne rzeczy. I można się z tą sytuacją utożsamić, nawet jeśli ktoś nie miał problemów jedzeniowych. bardzo Ci dziękuję też za polecajkę. Ja oczywiście też Wam polecam Karolinę, konsultacje bo jesteś skarbnicą wiedzy i mega, mega inspiracją. I tutaj bardzo takie miłe komentarze się w ogóle O, pojawiają, bardzo że jesteśmy dziękujemy. cudowne i świetny Ja live. również Wow! widziałam. Bardzo dziękujemy. Cudownie. Ja dziękuję Ci Live będzie bardzo. zapisany. Kochana, dziękuję Ci bardzo, bardzo wszystkiego dobrego Ci życzę Wszystkiego i dobrego. jesteśmy w kontakcie. Dziękuję wszystkim Dziękuję. za obecność. Pa. Cześć, dobrej Ja, nocy. Pa. do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.